14, a więc ostatnia runda sezonu zasadniczego Ekstraligi Żużlowej w naszym kraju. Budleks Polonia Bydgoszcz podejmuje Unię Leszno. Oba zespoły już przed trybuną główną goście przyjechali do Bydgoszczy w następującym składzie. Z numerem 1 Rafał Dobrucki, z numerem 2 Adam Skórnicki, z trójką w miejsce zgłoszonego wcześniej Lee Adamsa Damian Baliński, z numerem 4 Łukasz Jankowski, z piątką Jacek Rępała, z numerem 6 Robert Kasprzak i z numerem 7 Krzysztof Kasprzak. Drużyna Budleks Polonii Bydgoszcz przyprowadzona przez trenera Zdzisława Ruteckiego, z numerem 9 czerwona czupryna Michał Robacki, numer 10 Andy Smith, numer 11 Jacek Krzyżaniak, z 12 Dariusz Pijałkowski, z 13 najskuteczniejszy jak do tej pory jeździec w naszym kraju w Ekstralidze Szwed Andreas Jonsson, z numerem 14 Grzegorz Czechowski i z 15 Krystian Klecha. Hubert Moragek, witam Państwa ze stadionu bydgoskiej Polonii. Takie późniejsze przywitanie. Zawody dzisiejsze sędziuje pan Andrzej Terlecki, a przed nami już pierwszy wyścig młodzieżowy. Krzysztof Kasprzak osamotniony kontra Grzegorz Czechowski i Krystian Klecha. No i Krzysztof Kasprzak najlepiej ze startu, ale Krystian Klecha ściął szybko do krawężnika i to on wychodzi z pierwszego łuku na prowadzenie, ale już szybszy na tym wyjściu Krzysztof Kasprzak. Klecha teraz spróbuje ścinać polewaczka. Pojawiła się na torze między prezentacją a tym pierwszym wyścigiem. To spowodowało, że mamy nieco inne warunki, bo tutaj w czasie próby toru bardzo się burzyło, bardzo suchy ten tor. Pogoda przez dwa dni upalna spowodowała, że tutaj troszkę utrudnione obserwowanie mogliby mieć kibice na bydgoskim stadionie. Ja jestem Państwu winien informację, dlaczego na torze nie ma Roberta Kasprzaka. Otóż ten zawodnik miał w trakcie próby toru niegroźnie wyglądający upadek, ale okazało się, że nie czuje się na tyle dobrze, aby wystartować w tym pierwszym wyścigu. Rozpoczęli ostatnie okrążenie, zbliża się tam Krystian Klecha do Krzysztofa Kasprzaka. Teraz będzie miał ostatnią szansę na to, aby zaatakować Leszczynianina, ale ten pilnuje krawężnika. No i mamy pierwszy remis w tym spotkaniu. 3 punkty dla Krzysztofa Kasprzaka, 2 dla Krystiana Klechy i 1 punkt zdobył Grzegorz Czechowski. Przed nami drugi wyścig po Krzysztofie Kasprzaku. Nie widać było śladów kontuzji, której nabawił się tutaj na tym torze w czasie kryterium masów, a teraz Rafał Dobrucki w kasku żółtym, w białym Skórnicki, a para bydgoska to Michał Robacki i Andy Smith. Dobrze Leszczynianie, Dobrucki na prowadzeniu, Robacki po krawężniku, a po orbicie rozpędził się tam Andy Smith. Nie znalazł jednak miejsca, Robacki będzie teraz pewnie przy krawężniku nabierał prędkości, to bardzo trudno, ale wychodzi prowadzenie przed Rafała Dobruckiego. Andy Smith na ostatnim miejscu, trzeci jest w tej chwili Adam Skórnicki, ależ mamy walkę i o pierwsze i o trzecie miejsce. Andy Smith tam z tyłu walczy i podobnie jak Michał Robacki na poprzednim okrążeniu wyprzedza Leszczynianina, teraz założy się na pewno na niego, ale zostawił miejsce, rozpędza się szerzej Andy Smith, no i traci na wyjściu z łuku, ale na prostej znów ależ pasjonująca walka. Robacki z przodu już chyba nie zagrożony, teraz musiał nieco zwolnić Adam Skórnicki, bo przed nim jedzie partner z zespołu Rafał Dobrucki. Andy Smith już chyba teraz na stałe, na ostatnim okrążeniu wywalczył to trzecie miejsce. Michał Robacki 3 punkty, zadowolony wypuszczani. 2 Rafał Dobrucki, 1 Andy Smith po pasjonującej walce wygrał tę batalię o trzecie miejsce z Adamem Skórnickim, a więc 4 do 2 dla gospodarzy i Budleks Polonia obejmuje prowadzenie 7 do 5. W wyścigu trzecim pojadą od krawężnika Jacek Krzyżaniak, Budleks Polonia Bydgoszcz w kasku żółtym Damian Baliński, w niebieskim Dariusz Pijałkowski, także Budleks Polonia Bydgoszcz i w kasku białym Łukasz Jankowski. Dobrze wystartował Jacek Krzyżaniak, Dariusz Wijałkowski w takim bydgoskim stylu ściął do krawężnika. Krzyżaniak bardzo tam miał problemy ze znalezieniem dobrej ścieżki i na tym pierwszym łuku spadł daleko. Na prowadzeniu Łukasz Jankowski, za jego plecami
Damian Baliński, który przypomnijmy w tym spotkaniu kapitan leszczyńskiej drużyny wskoczył do składu w miejsce Australijczyka Lee Adamsa. No i widzą Państwo na łuku, na samym wyjściu z łuku Jacek Krzyżaniak blisko Balińskiego, a później nieco gorzej ostatni wiraż. Czy teraz zdąży jeszcze Jacek Krzyżaniak? Jednak nie, a więc szybka odpowiedź gości, 4-2 dla leszczyńskiej Unii. 3 punkty Łukasz Jankowski, 2 Fijałkowski, 1 Baliński i bez punktu Jacek Krzyżaniak. W wyścigu piątym Damian Baliński, Andy Smith, Łukasz Jankowski i Michał Robacki. Remis 12-12 w tym spotkaniu. No i najlepiej znów leszczynianie ze startu. Wyraźnie z przodu już Baliński z Kasprzakiem, trzeci Andy Smith. Na czwartym miejscu Michał Robacki. W pierwszym podejściu do tego wyścigu sędzia dopatrzył się lotnego startu u Michała Robackiego, a więc to już powtórka, ale na szczęście dla kibiców z Bydgoszczy w czteroosobowym składzie. Teraz Andy Smith coraz bliżej Damiana Balińskiego, będzie atakował na pewno drugą pozycję, ale Baliński z kolei spowalnia pościg bydgoszczan. A Łukasz Jankowski pewnie z przodu zmierza po 3 punkty. Teraz niebezpiecznie przez moment blisko siebie Michał Robacki i Andy Smith tak bardzo zaangażowali się w walkę o to drugie miejsce z Damianem Balińskim. Skupmy się właśnie na tym. Andy Smith teraz szeroko. Już w poprzednim swoim starcie pokazał, że po szerokiej ciągnie jego motocykl, ależ teraz musiał nieco skontrować motocykl do krawężnika. Waleczny Andy Smith. I jednak 5-1, zwycięstwo podwójne pary leszczyńskiej Unii. Goście obejmują 4-punktowe prowadzenie w tym spotkaniu. 17-13 prowadzenie gościa w wyścigu szóstym. Od krawężnika Andreas Jonsson, dalej Rafał Dobrucki, Grzegorz Czechowski i w białym kasku Adam Skórnicki. Dobrze, tym razem Andreas Jonsson, Czechowski został od razu na starcie, jedzie na czwartej pozycji, a Jonsson już 5-6 metrów przewagi. Teraz Rafał Dobrucki zbliża się do Szweda w barwach Budeksu Polonii Bydgoszcz. Na razie wyścig ten układa się na 3-3, ale widać, że szybcy są na bydgoskim torze leszczynianie, choć teraz obejrzał się w lewo, w prawo Andreas Jonsson, zobaczył, że ma coraz większą przewagę nad Dobruckim, a tam Grzegorz Czechowski jakby nie kwapił się do tego, aby zaatakować trzecią pozycję zajmowaną do tej pory przez Adama Skórnickiego. Coraz bliżej teraz bydgoszczanin, no a także coraz bliżej Rafał Dobrucki Andreasa Jonssona. Andreas Jonsson już w swoim pierwszym starcie przegrał przecież z Krzysztofem Kasprzakiem. No i teraz Rafał Dobrucki spojrzał, że za nim jedzie na trzecim miejscu partner z drużyny, a więc ten wyścig chyba zakończy się podziałem punktów. Tak jest, remis 3-3. Jonsson przed Dobruckim, Skórnickim i Grzegorzem Czechowskim. W wyścigu siódmym Dariusz Fijałkowski i Jacek Krzyżaniak, odpowiednio kaski niebieski i czerwony kontra Jacek Rępała i Krzysztof Kasprzak, kaski żółty i biały. I znów żużlowcy leszczyńskiej Unii jak z procy startują dzisiaj. Leszczynianie na bydgoskim torze obejmują podwójne prowadzenie, ale Jacek Krzyżaniak po zewnętrznej teraz wyprzedza jadącego w żółtym kasku Jacka Rępałę. To samo czyni Dariusz Fijałkowski. No i z 1-5 zrobił się remis 3-3. Teraz Krzyżaniak cały czas szeroko. On będzie na pewno próbował zbliżyć się do Krzysztofa Kasprzaka. Ogromna różnica wieku, ale na pewno już nie taka różnica doświadczenia, bo mimo niewielu lat Krzysztof Kasprzak jest już śmiało, można tak powiedzieć, doświadczonym żużlowcem. No a teraz niebezpiecznie na trzeciej pozycji Dariusz Fijałkowski atakowany przez Jacka Rępałę. Nie może się Fijałkowski rozpędzać. No i ostatnie okrążenie, a Rępała wyprzedza Krzyżaniaka, który nie ma wyraźnie mocy w motocyklu dzisiaj. Fatalny błąd taktyczny bydgoskiej pary wykorzystuje Jacek Rępała. Ależ spryt tego żużlowca, znalazł się tam, gdzie powinien. Podwójne zwycięstwo, kolejne w tym spotkaniu, drugie już pary leszczyńskiej. Goście obejmują prowadzenie 25-17.
Państwa ekranach Łukasz Jankowski, on z Damianem Walińskim będą walczyć przeciwko Krystianowi Klesze i Andreasowi Jonssonowi. Sędzia puścił ten start, choć wydawało się, że nierówno wyszli spod taśmy. No i Kleka sprytnie przy krawężniku. Upada na tor Damian Waliński. Wyścig przerwany, a bydgoszczanie wychodzili już na podwójne prowadzenie. Rozbieżne opinie panują na temat tego upadku Damiana Balińskiego. A Krystian Klecha został wykluczony przez sędziego za to, że już po czasie podjechał pod taśmę startową. Proszę Państwa, już tylko trzech zawodników, Łukasz Jankowski, Damian Waliński i Andreas Jonsson. Mam nadzieję, że w trakcie wyścigu będzie chwila na to, aby wytłumaczyć Państwu, dlaczego nie ma Krystiana Klechy. Rozbieżne opinie panowały na temat tego upadku Damiana Walińskiego. No a teraz znakomita szarża, znakomity atak Andreasa Jonssona i on już po przegranym starcie na prowadzeniu samotnie broni honoru Budleksu Polonii Bydgoszcz. A Krystian Klecha wykluczony przez sędziego pana Andrzeja Terleckiego za to, że do tej powtórki wyścigu ósmego w czteroosobowym składzie pobiegał po prostu po regulaminowym czasie 2 minut, dosłownie 2 sekund zabrakło Krystianowi Klesze, który jechał pod prąd jakby z parkingu na skróty tutaj pod taśmę startową. No a teraz już chyba nawet nie myślą o nawiązaniu walki leszczynianie Łukasz Jankowski i Damian Waliński. Andreas Jonsson pół prostej przewagi. Widzą to Państwo teraz wyraźnie na swoich ekranach. Zdeklasował Andreas Jonsson parę leszczyńskiej Unii. A więc remis 3-3 i nadal utrzymuje się 8-punktowe prowadzenie gości. Michał Robacki i Andreas Jonsson w ramach rezerwy taktycznej Szwed w miejsce Andy Smitha, a leszczynianie to Krzysztof Kasprzak w kasku białym i w żółtym Jacek Rępała. To obsada wyścigu 9. Dobrze, Michał Robacki i Andreas Jonsson, bydgoszczanie na czele, ale teraz Jacek Rępała tam wszedł pod, bardzo ostro wszedł teraz pod Andreasa Jonssona Jacek Rępała. No i wyprzedzi chyba także Michała Robackiego, czy bydgoszczanin jednak leszczynianin już na prowadzeniu, a więc z podwójnego prowadzenia zrobił się remis 3-3. Teraz Andreas Jonsson po zewnętrznej łatwo już na drugim miejscu przy krawężniku zrobi miejsce także dla Michała Robackiego, ale Robacki został trochę za daleko. No i teraz taktycznie będą walczyć o podwójne zwycięstwo żużlowcy Budleksu Polonii. Michał Robacki dwoi się i troi tam na tej przeciwległej prostej, ale nadal trzeci, on są pierwszy, drugi w tym wyścigu Jacek Rępała. No i Michał Robacki coraz bliżej leszczynianina, a co niespodzianką na ostatnim miejscu niepokonany do tej pory w trzech startach Krzysztof Kasprzak. To już ostatni łuk tego 9. wyścigu. Andreas Jonsson ależ chciał tam zablokować Rępałę, jednak tylko 4-2 dla bydgoszczan, ale 2 punkty już bydgoszczanie odrabiają i tylko 6 przegrywają z leszczyńską Unią po 9 wyścigach. W wyścigu 10 masz 2 rezerwy taktyczne trenera Zdzisława Ruteckiego, Andy Smith w miejsce Jacka Krzyżaniaka, a Michał Robacki zastąpi Dariusza Fijałkowskiego. Goście to Adam Skórnicki w kasku białym i Rafał Dobrucki w kasku żółtym. Już tylko 12, 11, 10 sekund na ustawienie mają zawodnicy. Jeszcze podprowadzający koryguje tam Adama Skórnickiego. No i leszczynianie, ale dobrze Michał Robacki po zewnętrznej założy się na Rafała Dobruckiego. Także wychodzi na prowadzenie, a Andy Smith po wewnętrznej wyprzedza Adama Skórnickiego, czy też nie? Zobaczymy na wyjściu z tego drugiego łuku Andy Smith. No i bydgoszczanie prowadzą na 5-1. Zupełnie jakby stanął w miejscu Rafał Dobrucki w tym wyścigu. No i okazuje się, że nie taki wilk straszny, jak go marują. Krzysztofa Kasprzaka dało się pokonać w poprzednim wyścigu. Teraz także za plecami dwójki bydgoszczan Rafał Dobrucki jedzie na 4. miejscu w żółtym kasku.
ostatnim meczu ligowym 12 punktów i 2 bonusy, no ale w tym meczu zdecydowanie gorzej. Do tej pory tylko 1 punkt. Ostatni wiraż, ogromna przewaga, Michał Romacki, 3 punkty. 2 Andy Smith, 1 Adam Skórnicki i bez punktu Rafał Dobrucki, a więc 31 do 29, już tylko 2 punkty straty mają bydgoszczanie. W wyścigu 11 od krawężnika Andy Smith, Łukasz Jankowski, Michał Robacki i Damian Waliński. Dobrze Andy Smith, ale już na tym dojściu, dociągnięciu do łuku, wyprzedzony przez Łukasza Jankowskiego. Waliński teraz będzie pewnie nabierał prędkości po zewnętrznej, a Andy Smith bliżej krawężnika. No i bydgoszczanie tym razem przegrywają. Jak na razie ten wyścig, to Andy Smith tam wykonał ekwilibrystyczny manewr w drugim łuku i chyba wyjdzie na drugą pozycję. Teraz podniosło nieco przednie koło motocykla Łukasza Jankowskiego. Andy Smith to chyba najpiękniejszy atak tego spotkania, jak do tej pory wychodzi na prowadzenie. Michał Robacki teraz jeszcze będzie chciał na pewno wywalczyć, wyprzedzić kogoś z pary. Łukasz Jankowski, Damian Waliński, zostało półtorej okrążenia do końca tego 11 wyścigu. Na razie układa się to na remis. Andy Smith, za nim w żółtym kasku Damian Waliński, blisko niego Łukasz Jankowski i cały czas na czwartej pozycji Michał Robacki. Teraz rozpędza się po zewnętrznej, aby tutaj na tym ostatnim wirażu wyprzedzić Łukasza Jankowskiego. Czy uda się bydgoszczaninowi wyjść? Tak, będzie trzeci, a więc 4 do 2 i mamy remis po 11 wyścigach. 33 do 33. Proszę Państwa, decyzją sędziego pana Andrzeja Terleckiego w tym wyścigu 11 Damian Waliński został wykluczony za stworzenie groźnej sytuacji na torze, a więc bydgoszczanie wygrali ostatecznie 5 do 1, bo te 2 punkty Walińskiemu zostały zabrane i bydgoszczanie objęli prowadzenie 34 do 32, a w 12 pojadą Krzysztof Kasprzak, Jacek Rępała kontra Dariusz Fijałkowski i Jacek Krzyżaniak. Lepiej teraz Jacek Krzyżaniak, ależ tutaj wywiózł dość mocno Fijałkowskiego na zewnętrzną Krzysztof Kasprzak, a obaj bydgoszczanie teraz wychodzą o jedną pozycję lepiej. Krzyżaniak jest pierwszy, Fijałkowski trzeci. No i teraz Dariusz Fijałkowski ciągle przed szansą na to, aby wyprzedzić Krzysztofa Kasprzaka. No i teraz będzie szansa, widzą Państwo, jak blisko, lepszy na tej prostej Dariusz Fijałkowski. No i bydgoszczanie obejmują podwójne prowadzenie w tym wyścigu. Widzieli Państwo, jak waleczny jest ten duet na torze w Bydgoszczy. Na pewno troszkę podjuszona ta ambicja. Teraz Krzysztof Kasprzak z łatwością wyprzedza Fijałkowskiego. No i zamknął krawężnik, nie było tam miejsca dla bydgoszczanina. Rozpoczynają ostatnie okrążenie. Krzyżaniak, Kasprzak, Fijałkowski i na ostatnim miejscu jedzie w tej chwili Jacek Rępała. No i chyba już stracił nieco dystansu Dariusz Fijałkowski, ale i tak bydgoszczanie wygrają ten wyścig 4 do 2 i powiększają prowadzenie 38 do 34 po 12 wyścigach. 13 wyścig przed nami. Adam Skórnicki, kask biały i Rafał Dobrucki, żółty, kontra Krystian Klecha w niebieskim i w czerwonym Andreas Jonsson. 38 do 34. Prowadzenie Dubleksu Polonii podniosło koło na starcie Krystianowi Klesze. Jonsson od razu na zewnętrzną, chyba niepotrzebnie. No i wykorzystuje to Adam Skórnicki, ale teraz Jonsson, ależ mają opanowane wydgoszczanie te ataki na wyjście w drugi wiraż. No i Jonsson teraz bardzo blisko tam przyblokował i Skórnickiego, i Rafała Dobruckiego. Krystian Klecha teraz przy krawężniku próbował wciąć się tam pod popularnego skórę, ale ciągle jedzie na czwartym miejscu. Jonsson już pewnie z przodu na pewno nie będzie się starał zbytnio blokować, bo widział już, że sędzia tego spotkania, pan Andrzej Terlecki, wcześniej za podobny manewr wykluczył już po wyścigu Damiana Balińskiego, a Krystian Klecha ciągle
czas Andreas Jonsson szeroko po orbicie, niczym Tomasz Golot na tym samym torze jeszcze w poprzednim sezonie. Na drugim miejscu Dobrucki, trzeci Skórnicki i po zewnętrznej teraz ostatni atak Krystiana Klechy, ale nie przyniesie efektu, a więc remis w 13 wyścigu i przed biegami nominowanymi gospodarze prowadzą 41-37. Damian Baliński, kask żółty, Andy Smith czerwony, Jacek Rępała biały i Jacek Krzyżaniak niebieski. To obsada pierwszego z wyścigów nominowanych, wyścigu 14 w tym spotkaniu Budleksu Polonii Bydgoszczy z Unią Leszną. I świetnie bydgoszczanie Andy Smith i Jacek Krzyżaniak, ależ tam wywoził bydgoską parę. Damian Baliński skorzystał z tego, ale tylko na moment. Jacek Rępała, Krzyżaniak pierwszy, drugi Damian Baliński, trzeci Andy Smith, ale wojownik w bydgoskiej drużynie już na drugiej pozycji. No i jeżeli bydgoszczanie przywieźliby podwójne zwycięstwo w tym 14 wyścigu, to zapewniliby sobie swojej drużynie praktycznie zwycięstwo w całym meczu. Krzyżaniak spojrzał, gdzie jest Andy Smith, a oni obok siebie blisko już z 15-20-metrową przewagą nad parą Leszczyńskiej Unii. Na trzecim miejscu Damian Baliński, czwarty Jacek Rępała, blisko krawężnika Andy Smith, szeroko na łukach Jacek Krzyżaniak. Oto para Budleksu Polonii Bydgoszcz na Państwa ekranach, zmierzająca po podwójne zwycięstwo w tym wyścigu i zwycięstwo gospodarzy w całym spotkaniu. 5-1. 46-38. W tym momencie taki wynik jest w spotkaniu. Michał Robacki na Państwa ekranach, on wspólnie z Andreasem Jonssonem w ostatnim wyścigu walczyć będą z Rafałem Dobruckim i Łukaszem Jankowskim. Bardzo dobrze Rafał Dobrucki, świetnie także Michał Robacki. On na prowadzeniu, a Jonsson w swoim stylu po szerokiej, choć teraz Dobrucki dobiera się do skóry Michała Robackiego. Będzie tam ciasno w tym drugim łuku. Robacki przegrał walkę, ale tam jeszcze szerzej pojechał Jonsson. No i świetnie, rewelacyjnie taktycznie rozegrany ten drugi wiraż przez parę Budleksu Polonii Bydgoszcz. Jonsson patrzy, co robi Michał Robacki, pokazuje wyraźnie, żeby jechał jego kolega bliżej krawężnika. Jonsson zajmuje się tam Rafałem Dobruckim. Łukasz Jankowski na ostatniej pozycji. Pięknie parą teraz jadą Robacki z Jonssonem, powiększają przewagę. No i to taki będzie bardzo mocny akcent na zakończenie spotkania, bo zanosi się na to, że drugi z wyścigów nominowanych bydgoszczanie także wygrają podwójnie. Spoglądają na siebie obaj żużlowcy z Bydgoszczy. Spójrzcie Państwo teraz efektownie. Andreas Jonsson dla publiczności, która mimo pogody wybrała żużel, a nie upalanie na plaży. 5-1 Jonsson przed Robackim, Dobruckim, a na trzecim, na ostatnim miejscu Łukasz Jankowski. A więc 51-39 12-punktowym zwycięstwem gospodarzy kończy się ostatnie spotkanie sezonu zasadniczego. Budleks Polonia Bydgoszcz pokonuje Unię Leszną 51-39. Zasłużone brawa od publiczności dla tej dwójki, ale także całej bydgoskiej drużyny. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.